Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Bazyk, a to kolejny odcinek lekcji harmonii. Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś, co nazywa się Chord Scale Theory. Dokładnie opowiem Wam, jak za pomocą skal rozbudowywać poznane przez Was czterodźwięki. Zapnijcie pasy, bierzcie długopisy i zeszyty. Zaczynamy film! W dzisiejszym odcinku kursu opowiem Wam o rodzinach akordów, czyli o tym, jak zwykły czterodźwięk można rozbudować na podstawie skali o kolejne składniki. Jeżeli nie oglądaliście materiału o pięciu podstawowych rodzinach akordów, gorąco odsyłam do niego. Link w prawym górnym rogu, w komentarzu i w opisie filmu. Zapraszam, żeby się najpierw z tym zapoznać, zanim przejdziecie do tej lekcji. A dzisiaj sobie opowiemy o tym, jak rozbudowywać typy akordów o dodatkowe składniki na podstawie skali. Zacznijmy sobie od najprostszego przykładu, czyli od akordu durowego tonicznego opartego na skali jońskiej. O co chodzi? Czemu na skali jońskiej? No bo skala jońska zawiera najważniejsze składniki akordu durowego tonicznego, czyli tercję i septymę wielką. Czyli skala jońska może świetnie posłużyć do rozbudowy naszego akordu. I teraz skala jońska, no to są takie składniki jak pryma, sekunda wielka, tercja wielka, kwarta czysta, kwinta czysta, seksta wielka, septyma wielka. I teraz mogę na jej podstawie zbudować dodatkowe składniki do akordu. Czyli biorę sobie pierwszy, trzeci, piąty, siódmy, dziewiąty i mam już pięciodźwięk, który nazwiemy C maj 9. Potem mam kolejny składnik. Robi nam się C maj 11, bo tu mamy jedenastkę. Potem mogę jeszcze jeden składnik wziąć i nam się robi C maj 13. Nazwa maj 13 oznacza, że jest to akord rozbudowany do aż 13 składnika skali. Czyli pamiętajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. W ten sposób. W akordach raczej myślimy tercjami, czyli tu mamy tercję, tercja, 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 tercja w obrębie skali, dlatego nie mówimy 6, tylko 13. Nie mówimy 2, tylko mówimy 9, nie mówimy 4, tylko mówimy 11, czyli dlatego nazywamy C maj 13, bo to jest tak, jakbyśmy na skali zbudowali akord tercjami aż do 13 składnika, czyli do seksty. Dodawanie kolejnej tercji mija się z celem, bo wracamy na początek. Nie, tu już mamy C. Do rozbudowywania akordu możemy używać innych skal, które zawierają te najważniejsze składniki, więc na przykład skala lidyjska też ma tercję wielką, septymę wielką. Skala lidyjska wygląda tak. C, D, E, Fis, G, A, H, czyli jest mała różnica, bo F zamienia się na Fis, ale trzon pozostaje ten sam, czyli septyma jest dobra i tercja jest dobra. Zatem mogę rozbudować sobie C maj 7 o C maj 9, czyli tak samo jak w skali jońskiej, o C maj sharp 11, czyli podniesioną undecymę, podniesioną kwartę i o terc decymę, czyli coś takiego. Ze skali jońskiej wychodził nam taki akord, ze skali lidyjskiej wychodzi nam taki akord i nazwalibyśmy go C maj 13 sharp 11 w ten sposób, żeby zaznaczyć to, że mamy tutaj alterowaną kwartę, że to nie jest kwarta czysta, tylko kwarta zwiększona. Ale to nie wszystko, bo zamiast dodawać składniki można je alterować, czyli weźmy sobie na przykład skalę lidyjską zwiększoną, zamiast grać maj 7 w ten sposób możemy zagrać w ten sposób, alterując kwintę, czyli mamy major 7, sharp 5 i to jest wzięte ze skali lidyjskiej zwiększonej. Ta sama funkcja, ale zupełnie inny kolor. W molu jest dokładnie tak samo, czyli zamiast zwykłego C mol 7 możemy sobie zrobić mol dorycki, czyli wziąć składniki ze skali doryckiej i uzyskać taki akord, czyli z sekstą wielką. Możemy zrobić sobie mol eolski,
czyli z sekstą małą. Bardzo smutny akord. Więc to tyle w tej lekcji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiłem, że poszerzycie swoją znajomość skali akordów. Pamiętajcie, że wszystkie skale, które zawierają te najważniejsze składniki z rodziny akordu, można wykorzystać do jego rozbudowy i vice versa. To działa w dwie strony. Z akordów budujemy skalę, z skal budujemy akordy, czyli wiemy też, jaki typ akordu ograć jaką skalą, dlatego że znamy budowę akordu, znamy budowę skali i wiemy, które składniki się zgadzają, a które nie. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jeśli tak było, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A jeżeli cenicie sobie moją pracę i chcecie dodatkowe materiały, moją pomoc merytoryczną, zapraszam do grona patronów. Linki w opisie filmu, w pierwszym komentarzu. Tam znajdziecie wszystkie informacje na temat bonusów, które można wyhaczyć. W tym momencie to tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Gitary w dłoń. Do następnego. Cześć!